To wziąłem to, co potrzebuję, zamknąłem drzwi i więcej już nie wróciłem do Ozimka. Pojechałem na barkę, znaczy na do Woskowic. Na terapię? I tam na terapii terapeuta, bo ja opowiadałem o tych problemach, nie? Właśnie mi podał namiar na tą barkę. No i z Woskowic do Opola, z Opola do Strzelec. Właściwie to pierwszy raz pojechałem od razu do Błotnicy Strzeleckiej. To jest w kierunku Gliwic, tam na Toszek, nie? Tak, wiem, gdzie akurat jest Błotnica. No i... No i tam poszedłem i przyjęli mnie. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Janek, czyli 63 lata. Jesteś w tej chwili bezdomny. Tak. I byłeś na terapii. Wiem. Masz problem z uzależnieniem od alkoholu. Czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak to wygląda w Twoim życiu? No, od 2000... No właściwie jak zacząłem pracę w 79, to już zacząłem wtedy pić. No i tak później z przerwami, bo w 86 ożeniłem się i wtedy... No dalej piłem, nie? Ale już ten, bardziej w ukryciu, żeby żona się tam... Chociaż może się domyślała, że pije i... Ale żeby nie suszyła ci głowy, tak? No. Ale piłem wtedy trochę mniej, ale po przeprowadzce później do Ozimka, gdzie mieszkałem przez 11 lat prawie, no to wpadłem w nowe towarzystwo, nowa praca, nowi znajomi. Pierwszy dzień pracy to od razu kierownik w lachę wyciąga z torby i brygadę zawołał pod most, bo mnie zawoził do brygady. I było już po robocie. A pracowałeś w jakim charakterze? Meliorant. Aha, czyli człowiek od różnego rodzaju wykopów, tak? No niekoniecznie, bo to robiliśmy takie prace jak wycinanie pod linią wysokiego napięcia drzewek, żeby nie szły ewentualnie ten ze skarpy drzewka, żeby w drogę nie wchodziły. Aha, czyli utrzymanie ruchu, krótko mówiąc, tak? Albo na przykład w Zawadzkim to kanały żeśmy faszynowali, to się wbijało kołki z brzegu, później się kładło taką faszynę, to są takie ten, po 3 sztuki wiązane młode jodełki. To się kładło, później się wchodziło do kanału, łopata i rzucało się. Po prostu trzeba było go trochę pogłębić, nie? Takie, rozumiem. Takie roboty, no. Wspomniałeś, że byłeś w barce. Byłem. Jak długo? Pierwszy raz byłem prawie, no, ponad 4 lata. Ja tylko przypomnę, że barka to jest po prostu miejsce, gdzie osoby bezdomne znajdują schronienie. Obowiązuje tam regulamin, są liderzy, którzy prowadzą te osoby i tam wszyscy starają się sobie nawzajem pomóc po prostu wyjść z bezdomności i jeżeli jest to możliwe, stanąć na nogi. I prowadzi to ksiądz, prawda? Tak. Mógłbyś przypomnieć nazwisko? Józef Krawiec. Ja słyszałem kapelan więzienny w Strzelcach Polskich, 1-2. Okej. Ja słyszałem o nim bardzo dobre opinie. Jak uważasz? No, dla jednych dobry, dla innych surowy. Tak powinno być, nie? Znaczy, ja go nie miałem okazji osobiście poznać, dlatego pytam po prostu, jakim jest człowiekiem. To można jechać do Strzelec Opolskich. I można się przekonać. No. Jasne. I z nim wywiad przeprowadzić, żeby opowiedział, bo on na przykład w Rzędowicach miał dom rodzinny i go przekazał na barkę, nie? I tam też jest barka, nie? Aha, czyli przekazał swój własny majątek, tak? No. No dobrze, Janku, zostawmy tego księdza. Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do barki? No,
W 2001 roku, bo miałem nakaz eksmisji, bo w 2000 roku rozwiedliśmy się. Mhm. W maju miałem termin na do Woskowic na terapię. To wziąłem to, co potrzebuję, zamknąłem drzwi i więcej już nie wróciłem do Ozimka. Pojechałem na barkę, znaczy na do Woskowic. Na terapię? Mhm. I tam na terapii terapeuta, bo ja opowiadałem o tych problemach, nie? Właśnie mi podał namiar na tą barkę. No i z Woskowic do Opola, z Opola do Strzelec. Właściwie to pierwszy raz pojechałem od razu do Błotnicy Strzeleckiej. To jest w kierunku Gliwic, tam na Toszek, nie? Tak, wiem, gdzie akurat jest Błotnica. Mhm. No i... No i tam poszedłem i przyjęli mnie. Bo teraz inaczej przyjmują mnie, ale wtedy w 2001 roku było inny ten. Pojechałem tam i zostałem przyjęty i pierwszy... No. No i akurat tam też miałem taką imprezę, że w lutym... Nie, w styczniu dostałem list, patrzy się, o kurde. Zaprosili mnie na tą najdłuższą ulicę w Opolu, na Sądową, mhm. na 35 dni. Aha, i tam przesiedziałeś, tak? Za kolegium, jakieś, za mandat taki, nie? Miałem 700 zł, to mi dniówkę policzyli 20 zł i musiałem w 8-osobowej celi siedzieć. Musiałeś przez 35 dni. Odsiedzieć ten dług. Mhm. No. Bo mi nikt nie chciał dać pieniędzy, nie? Bo można było zapłacić i bym nie musiał iść, nie? Tak. A ja nie miałem pieniędzy, no. Janek, jeszcze pociągnę ten wątek tej barki. Na czym polega różnica w zasadach przyjmowania tych osób? O co chodzi? Teraz? Tak. No teraz to musimy skończyć mieć skończoną terapię, nie? Żeby móc przyjąć, a wtedy jeszcze no, bez terapii. I ten, pisać podanie. Aha. Do zarządu, nie? Prośbę taką, no. Podanie, prośbę. Bo Barka jest fundacją, tak, czy stowarzyszeniem i dlatego. No. Ma swoją siedzibę w Szczelcach na Krakowskiej. Okej, okay, a wracając do terapii, ile razy byłeś na terapii? Kilkanaście razy. Czyli ten problem z alkoholem po prostu się ciągnie za tobą, tak? No. Ale już coraz to gorzej, nie? Znaczy się, po każdym zapiciu się czuję coraz to gorzej, nie? Mhm. Po prostu albo żołądek mi nie przyjmuje, później na drugi dzień to już w ogóle nie mogę się patrzeć na jedzenie, na picie, jak po dłuższym tam ciągu jestem, nie? A jak długie masz ciągi alkoholowe? No tak, tydzień, dwa tygodnie. No to dosyć sporo. Skąd osoby bezdomne, osoby, które nie pracują, biorą pieniądze na alkohol? Czasami jeżdżę do kogoś, kogo znam, pogadać, coś mu tam pomóc ewentualnie i... I on się odwdzięcza alkoholem, tak? No niekoniecznie, zawsze biorę pieniądze. Aha, rozumiem. Sobie sam kupić. Rozumiem. Czy po tym rozbitym małżeństwie zostały dzieci? Czy masz dzieci? No mam. A utrzymujesz z nimi kontakt? Nie. Próbowałeś w ogóle, żeby z nimi nawiązać jakieś więzi? Jak w Opolu mieszkałem na Wiejskiej, u takiego gospodarza, tam przez 4 lata zajmowałem się końmi u niego. Żona mnie odnalazła tam, bo chciała, żebym się zrzekł mieszkania, nie? Na korzyść dzieci. No to powiedziałem, to i to mi niepotrzebne te mieszkanie, nie? Chociaż połowa jeszcze należała do mnie, nie? No to przepisałem to w Opolu na notariusza. To później Alfred z Galiną, oni już obydwoje nie żyją, obydwoje na raka. Ona i on. Galina jeszcze 60 nie miała. Ale o kim mówisz teraz? O tych gospodarzach, co mieszkają u nich. Aha, okej. Okay. Mhm. I to wtedy
po prostu zaprosiliśmy moją byłą żonę i dzieci do nas tam na tę wiejską. Alfred pojechał po nich samochodem i przywiózł, bo nie mieli jak przyjechać. Później myśmy tam jeździli do Zimka, bo moja córka to najpierw tańczyła jako dziecko małe. W takim zespole tanecznym małym. Ale coś później miała z nogami nie tak i zaczęła śpiewać. No i bardzo ładnie śpiewa. Dzisiaj występowała na przykład na tych imprezach hutniczych w Ozimku, w parku Hutnika. Jakby Dzień Hutnika. Dzisiaj ile córki mają lat? Michał, 91 rok to 31, Agata 93 to 29. A, czyli, przepraszam, bo ja się zrozumiałem, czyli syna i córkę masz. No, dzieci. Dzieci, tak. A jak dawno się z nimi nie widziałeś w takim razie? Od śmierci Alfreda minęło ponad 10 lat, to ponad 10 lat. I żadnych wiadomości, żadnych telefonów, nic? No ja nie mam telefonu. Zresztą nie mogę mieć, bo jestem zadłużony alimentacyjnie. I dostałem takie pismo, że zero internetu, zero tego, zero tego, zero tego. Rozumiem. Czyli nie możesz mieć dostępu do sieci, tak? No. Do tych takich mediów, czy jak to się nazywa. No wszystko to związane. Ani pożyczki, ani niczego nie mogę wziąć. Janek, bardzo ci współczuję. To jest trudna sytuacja, bo jesteś tak naprawdę w tej chwili odcięty od świata. No. Jedyne, na co jesteś zdany, to jakieś media, czyli telewizja, gazety i nic więcej. No. No i oczywiście na tradycyjną pocztę, tak? No bo nawet nie możesz wysłać czy odebrać e-maila. No. W tej chwili, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem na temat ewentualnej pracy, powiedziałeś, że w tej chwili jesteś schorowany, że raczej nie ma szans, żebyś mógł wykonywać fizyczną pracę, tak? No. Że masz wykształcenie rolnicze, że pracowałeś na roli i masz... No w Izbicku w PGR-ze. Praktykę. Tam 5 lat się tłukłem na ciągniku i zostało mi to właśnie. Bo mój ojciec na przykład miał przez właśnie takie... Młodo zmarł, miał 66 lat. No jeszcze 3 lata zostały do tego wieku, ale odpukać. No. No dobrze, ale czy masz jakieś orzeczenie lekarskie, że jesteś schorowany? Nie, nie masz. Nie, bym musiał jeść, ale... No właśnie. Jestem ubezpieczony, bo się ubezpieczyłem w Urzędzie Pracy jako bezdomny. Może warto pójść na taką komisję, co? I zobaczyć. Tym ja bardziej... bym musiał mieć zrobiony ten... Jak to się tomografię komputerową zobaczyć, co tu mam, co mnie tak na stop tutaj napierdziela w plecach. W plecach. Bo to takie... I właśnie ten, jak idę dłuższą trasę, to bardzo się męczę, nie? Czy masz jakieś prawa emerytalne? Czy masz przepracowane lata, żeby otrzymać emeryturę? No mam. Masz udokumentowane te lata, tak? No mam, bo siostra pracowała w ZUS-ie i mi świadectwa miałem wszystkie. Tryk, wypełniła mi te druki, zaniosłem to do ZUS-u i jestem już w tym, jak to się nazywa, fundusz? Funduszu emerytalnym? No. No to przynajmniej takie światełko nadziei w tej całej historii, że masz szansę na emeryturę. Janku, uprzejmie ci dziękuję za twoją wypowiedź. Życzę ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że twoje relacje z dziećmi kiedyś ulegną zmianie i że będziesz mógł z nimi porozmawiać spokojnie. Jak rozumiem, teraz starasz się wrócić do barki, tak? No. No i obyś tam trafił jak najszybciej. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. No, dzięki.